Cześć, witam Was w 19 odcinku Niewinnej Sztuki. Z racji, że zaczął się już rok szkolny, to ja bym chciała Wam opowiedzieć o wybitnych artystach, którzy nie ukończyli szkół artystycznych. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat i zacznę artystą, który mieszkał na Brooklynie, a mianowicie Jean-Michel Basquiat. I tutaj jest bardzo ciekawa historia, ale zaczniemy od początku, bo mama Basquiata chciała, by on poszedł do szkoły, bo już w wieku 11 lat był bardzo zdolnym i kreatywnym dzieciakiem. O, też wszyscy rodzice tak mówią o swoich dzieciach. Ale okazało się, że Basquiat w wieku 11 lat władał 3 językami, a przyznam Wam szczerze, że w Ameryce nie jest to zbyt popularne, no bo przecież Amerykanie mówią najważniejszym językiem na całym świecie, więc to nie jest tak jak w Europie, że mówi się w kilku językach już od samego początku. Ale dobra, do brzegu. Do szkoły średniej chodził w Nowym Jorku oczywiście imienia Edwarda R. Murraya. Uczęszczał też do szkoły eksperymentalnej, która nazywała się CTS School i Basquiat postawił na self-education, o czym Wam właśnie opowiem, bo nigdy nie chodził do szkoły artystycznej, nawet z ciekawostek Wam powiem, że nie zaliczył kursu plastycznego, na który zapisała go mama, co jest bardzo interesujące. Ja Wam najpierw bym chciała trochę opowiedzieć o sztuce Basquiat. Myślę, że wszyscy jednak kojarzymy. Ja mam zawsze taki problem, jak robię te podcasty i research, że ja po prostu tak głęboko zaczynam grzebać w tym życiu artystów, że ja to bym mogła cały podcast o nim opowiedzieć i może kiedyś się w końcu skuszę na taką formę, ale na razie lubię, kiedy w podcaście mamy kilku artystów, żeby nie zanudzać jak na typowej lekcji historii sztuki. Ale chciałabym Wam opowiedzieć o tym, że sztuka Basquiat skłania do myślenia i ja ostatnio mam bardzo podobny etap w życiu, ale ci, co mnie obserwują na Instagramie, to wiedzą, co robię na płótnie. I dla mnie sztuka Basquiat wygląda jak taka mozaika przypadkowych myśli, co jest przefenomenalne. Zresztą jego styl i technika były bardzo nowatorskie w tamtych czasach, kiedy to wszystko tworzył. A co najważniejsze, on mniej dbał o estetykę obrazów, co mi się bardzo podoba, bo nie było to takie stricte akademickie. I większość ludzi wymaga estetyki w sztuce, a on skupiał się na tym, co i dla mnie jest ważne, czyli na emocjach. Jego obrazy do dzisiaj wzbudzają podziw, to musimy przyznać. I właśnie teraz się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek widziałam sztukę Basquiat na żywo? Może w MoMie, ale musiałam minąć, bo nie kojarzę, czyli trzeba jeszcze to nadrobić. Ale z ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o twórczość Basquiat, on przekazywał widzowi takie podprogowe informacje ze swojej codzienności. I to jest bardzo ciekawe, bo z racji, że jego sztuka nie była tak oczywista, jak na przykład jego przyjaciele Andy'ego Warhola, to wymagała połączenia między nim a widzem, co tworzyło taką, do teraz tworzy pewną intymność, co nie jest prostym zabiegiem, prawda? No i tak jak Wam powiedziałam, z racji, że trochę za dużo zaczęłam czytać i zagłębiać się w sztukę Basquiat, to natrafiłam na YouTubie na wywiad na profilu Vice. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jak ja byłam nastolatką niedawno, to był bardzo modny Vice magazine. O Boże, wszyscy go chcieli zawsze mieć. On chyba był bezpłatny i przychodził tylko do jakichś pubów, jakichś takich miejsc kultury. W każdym razie to jest to samo, tylko czasy się zmieniły i teraz wszystko jest w formie elektronicznej, w tym też wywiady. I znalazłam tam właśnie wywiad z jego siostrami, co było bardzo piękne i interesujące, że mogłam posłuchać o tym, jak osoby, które się z nim wychowywały i które go znały najlepiej z początku jego lat, o nim opowiadały. Jedna z sióstr mówiła o tym, że Basquiat od początku nie wpisywał się w reguły szkoły. Myślał totalnie out of the box, co sprawiało mu problemy. I myślę, że jest to typowa cecha dla osób bardziej kreatywnych i wszyscy, którzy mnie słuchają i są artystami, albo cokolwiek tworzą, albo są z branży kreatywnej, to przez wszystkie etapy edukacji mieli dokładnie tak samo, że no, nie ukrywajmy, że edukacja na przykład w Polsce no to jest wpisywanie się w klucz, a my nie chcemy, prawda? Ja zawsze miałam z tym problemy, a raczej nauczyciele mieli z tym problemy, ale ja też mam bardzo silny charakter. Także trochę się ulizałam z wiekiem, więc jako nastolatka musicie sobie wyobrazić, jak to było. Ale podcast nie jest o mnie, tylko o Jean-Michel Basquiat. Spodobała mi się wypowiedź siostry, która powiedziała, że to jego nietypowe myślenie to było takie myślenie geniusza. Ale jeszcze muszę Wam wtrącić, bo jego mama pochodziła z Brooklynu, a tata z Haiti. I tata Basquiat przybył do Nowego Jorku tylko z 2 szczoteczkami w kieszeni,
urocza, pochodził z miejsca, w którym jedynym słusznym wzorcem bycia successful to było bycie białym, najlepiej wykształconym albo lekarzem, albo biznesmenem. I on właśnie taką ideę życia chciał przekazać swoim dzieciom. Ale Basquiat już w wieku 17 lat stwierdził, że on nie chce takiego życia i zdecydował się na tę ryzykowną karierę, jaką jest sztuka. Chociaż może to nawet nie kariera, a styl życia. Jest też taka pewna legenda, o której też wspomniały te siostry, która mówi, że Basquiat opuścił dom i już nigdy do niego nie wrócił. Co nie jest prawdą, jakby dobrze wiemy chociażby z poprzednich podcastów, że bardzo często ludzie tworzą legendy, bo są na przykład ciekawsze w przekazie niż po prostu prawda. Historia ma się tak, że pewnego dnia po swoim show, po wernisażu, Basquiat podjechał pod dom. Zadzwonił do drzwi, otworzył mu tata i wtedy Basquiat powiedział: "Papa, I made it", czyli tato, zrobiłem to. I siostry mówiły, że on był tak strasznie z siebie dumny. Zresztą jak my wszyscy, kiedy wchodzi w grę udowodnienie rodzicom, że nie mieli racji, prawda? Powiem wam, że to jest super historia i myślę, że każdy, kto tworzy sztukę, no to nieraz usłyszał, że ej, znajdź sobie normalną pracę albo ale robisz coś dodatkowo, nie? Nie tylko tam rysunki. Także bardzo wzruszające, że Basquiat, bo naprawdę w młodym wieku przecież osiągnął ogromny sukces i tam były różne problemy. Oczywiście Basquiat umarł w wieku 27 lat, bo przedawkował heroinę, o tym wam ostatnio mówiłam. Z tego jak wyczytałam i zaczęłam się zagłębiać, to były naprawdę historie, o których chciałabym wam poopowiadać, bo Basquiat był postrzegany jako wybitny czarny artysta. On nie chciał być czarnym artystą, on chciał być po prostu artystą. I on korzystał z życia jak mógł. Pomijam już to, że imprezował i brał narkotyki, ale zbierał takie odjechane rzeczy, podróżował. Był DJ-em, naprawdę te historie są ciekawe, więc kiedyś wam opowiem o Basquiacie. To już koniec będzie o Jean-Michelu, ale wiecie co jest najważniejszą cechą Basquiata? To, że on miał niebywałą osobowość i charyzmę. I ja to powtarzam od lat, że dla mnie jedną z najważniejszych cech właśnie jest osobowość i charyzma u artysty, bo nawet jeżeli jest wybitny i ma niezwykłego skilla, jeżeli chodzi o warsztat, to jeżeli jest mdły albo jest taką wanilą, jak mówią w Ameryce, to nigdy nie będzie całością ciekawą, którą ludzie będą chcieli oglądać. To jest moja opinia oczywiście, ale tak samo w życiu codziennym wolę się po prostu obracać wśród interesujących ludzi niż nudnych, ale to wiecie, nie będę tutaj wnikała. Drugą artystką jest Frida Kahlo i musiałam o niej wspomnieć, dlatego że to jest idealny przykład do podcastu o artystach, którzy nie ukończyli szkół artystycznych. Bardzo dobrze znamy Fridę. Miała mocny charakter i zadziorny, co jest istotne w byciu artystą, żeby po prostu rozpychać się łokciami pomiędzy wszystkimi ludźmi, którzy mówią, że sztuka nie jest warta wielu rzeczy. Frida co prawda studiowała na Meksykańskim Uniwersytecie Przyrodniczym, chyba jakiś kierunek medyczny, ale nigdy nie ukończyła szkoły artystycznej. I z tego co pamiętam, jej tata był fotografem i on widział w niej bardzo duży potencjał, ale jak wiemy, w wieku 18 lat miała wypadek, no i wszystko się zmieniło. Tak naprawdę wszystko, ale może dzięki temu właśnie Frida tworzyła takie rzeczy, jakie tworzyła i teraz o niej mogę mówić w podcaście. Nawet jej przecież ukochany miłość życia Diego Rivera mówił, że sztuka Fridy Kahlo jest wyjątkowa, a przecież Diego Rivera był bardzo szybko uznanym artystą i zapisał się szybko w kanonie gdzieś tam historii sztuki na całym świecie, nie tylko w Meksyku. Frida eksperymentowała, łączyła tradycje meksykańskie z surrealizmem, ale sama mówiła, że maluje to, co widzi i to, co czuję. I naszła mnie taka myśl, jak pisałam notatkę o Fridzie, bo bardzo często przy jej sztuce używa się słowa prymitywizm. I zobaczcie, prymitywizm w sztuce nie ma złego wydźwięku, prawda? Bo tak samo przy Basquiacie się tego używało i tutaj nikt nie obraża sztuki Fridy Kahlo, mówiąc, że jest prymitywna. Ale prymitywizm ma zły wydźwięk w życiu codziennym, szczególnie jeżeli chodzi o prymitywnych i ograniczonych ludzi. Myślicie, że to ciekawa rozkmina? No, ale chciałam się z wami tym podzielić. Co do Fridy, to najważniejsza rzecz, która mnie fascynuje w Fridzie, to jest autentyczność i emocje. Kolejny artysta to Ai Weiwei.
Artysta, o którym wspominałam na pewno w podcaście o galeriach w Nowym Jorku, bo nie zapomnę tego nigdy. Jak jechałam autokarem i pierwszy raz wjechałam do Nowego Jorku, mając tam zostać już na dłużej, w ogóle mnie nie interesował Times Square czy Statua Wolności, ale fakt, że w jakimś pobliskim parku zobaczyłam ogromną instalację i ja wiedziałam, że to jest Ai Weiwei. To był przepiękny moment i zawsze będę po prostu rzewnie to wspominać. Dlatego chciałabym Wam o nim opowiedzieć, bo ja nie wiedziałam, że Ai Weiwei nie ukończył żadnej szkoły artystycznej. Zacznę od początku, bo myślę, że wielu z Was może nie znać Ai Weiwei'a, mimo tego, że jest to jeden z najbardziej cenionych żyjących artystów. Jest to chiński artysta, który tak jak wielu innych artystów zdobywał doświadczenie artystyczne na ulicach właśnie Nowego Jorku, a nie na uczelni artystycznej. Ale Ai Weiwei uczęszczał do Parsons, jest to szkoła w designu w Nowym Jorku, nazywa się Parsons School of Design in New York City. I rzucił to, ale nie z własnej woli, ponieważ jego ojciec się rozchorował i Ai Weiwei musiał wrócić do Chin. Z tego, co wyczytałam, to jeszcze przed Nowym Jorkiem chodził do Pekińskiej Akademii Filmowej, zanim właśnie przeniósł się do Nowego Jorku, żeby robić ogromną karierę. Bardzo lubię Ai Weiwei'a, tak jak Wam powiedziałam i milion razy jeszcze będę to powtarzała. I powiem Wam, że to jest artysta, który komentuje problemy polityczne Chin, no bo pochodzi z Chin. Komentuje też problemy społeczne. Zwraca uwagę na bardzo ciekawe rzeczy, na niepokojące, niewygodne i niesprawiedliwe rzeczy, które dzieją się w Chinach. Opowiem Wam o jednym happeningu, który wydarzył się 20 lat temu, bo artysta upuścił na podłogę prawdziwą, zabytkową wazę z dynastii Han. Miało to na celu sprzeciwstawić się oficjalnej historii Chin, która w latach 90. XX wieku była ważnym elementem ówczesnej polityki kulturalnej Pekinu. I to jest hardkorowe, bo jak ja o tym czytałam, znałam tę historię, ale tak sobie pomyślałam, przecież gdyby to się wydarzyło gdzieś u nas, to on by normalnie poszedł do więzienia za niszczenie dóbr narodowych, nie wiem jak to się nazywa, no ale jest to w każdym razie na pewno chronione prawem, to jestem tego pewna, ale nieraz powtarzam, że artystom wolno więcej, więcej winka. A co do winka, moi drodzy, to właśnie w Zielonej Górze trwa winobranie. Jest to, no, mój ulubiony festiwal przaśności i kiczu, a tak naprawdę można popróbować naprawdę wybitnych i wyśmienitych win z naszych lokalnych winnic. I aż się dziwię, że nie doceniam mojego miasta, bo to trochę taka mała Toskania i właśnie nagrywam ten podcast dużo wcześniej niż zazwyczaj, bo robię zazwyczaj to dzień przed publikacją, ale jutro przyjeżdża do mnie Szumi, także damy Wam na pewno znać, jak nam smakowało lokalne wino. Ale teraz wracamy już do artystów, którzy nie skończyli edukacji, bo pili za dużo wina. Jeżeli chodzi o Ai Weiwei'a, to do dzisiaj, rozmawiając z niektórymi Chińczykami, możemy usłyszeć, że Ai Weiwei posunął się za daleko, niszcząc zabytek. Powiem Wam, że to nie była jedyna prowokacja na zabytku, bo 11 lat później artysta namalował logo Coca-Coli na neolitycznej wazie. Myślę, że to była jakaś kontynuacja tej pierwszej wazy. Bardzo ważne byłoby zrozumienie kontekstu, dlaczego Ai Weiwei w ogóle to robi. Ja Wam powiem w skrócie, bo myślę, że to jest istotne, bo w odróżnieniu od na przykład aktywistów wiedeńskich, o których Wam niestety mówiłam niedawno, co było strasznym i traumatycznym przeżyciem, nie tylko dla mnie, bo pisaliście, że no ciężko się tego słuchało, nie dziwię się, to aktywiści jedynie szokowali bez jakiegoś tam większego, sensownego powodu, a Ai Weiwei prowokuje, by jakby zwrócić uwagę na korupcję rządu Chin, za jawne lekceważenie praw człowieka, czy to w sferze wolności słowa, czy myśli. I co ciekawsze, wiemy na przykład, że internet w Chinach jest mocno ograniczany, więc właśnie artysta to medium wykorzystuje dla swojej sztuki. I z ciekawości poszukałam jakiejś tweetów, które on właśnie wypisał i mam dwa. Pierwszy jest taki. Co mogą mi zrobić? Albo mnie deportują, albo porwą, albo sprawią, że zniknę bez śladu. Drugi, nie chcę, by następne generacje, następne pokolenia musiały walczyć tak jak ja. I myślę, że to jest bardzo ciekawe podsumowanie. Kolejny artysta to znajomy, nawet bardzo bliski znajomy Jean-Michela Basquiat, który też mieszkał w Nowym Jorku. Jest to Keith Haring, którego ubóstwiam i o tym dobrze wiecie. Keith uczył się w
The Ivy School of Professional Art w Pittsburgu, sorry za mój English, potem w School of Visual Art chyba w Nowym Jorku, ale zrezygnował z tego. I nie zdziwiło mnie to, gdy przeczytałam, że profesorowie go nie doceniali i negowali jego styl i aktywizm, bo zanim w ogóle znalazłam jakieś informacje, to znalazłam sprzeczny artykuł, który mówił o tym, że on nigdzie nie studiował, ale w innych źródłach było, że właśnie studiował, tylko tyle, że zrezygnował ze szkoły. I słuchajcie, od razu sobie pomyślałam, że na pewno powodem jego rezygnacji będzie to, że profesorowie albo nauczyciele, którzy tam go mieli jakoś ukierunkowywać, bardzo negowali jego doodle, czyli te jego rysunki, ilustracje, z których jest najbardziej znany. I zapisał się naprawdę mocno na kartach przecież historii sztuki. Bo przecież na uczelniach artystycznych najważniejszą rzeczą, mimo tego, że powinna być dużo większa wolność, jednak są podstawy. A chodziłam na uczelnię artystyczną i wiem, że po prostu tego typu sztuka, którą tworzył Keith Haring, bez względu na to, w jakiej części świata by on tego nie robił, to byłaby negowana. Ale musimy przyznać, że wyszło mu to na dobre, porzucenie tej uczelni, bo zaczął jeszcze bardziej być niepokorny i przeciwstawiać się normom stawianym przez wiele instytucji. Jego dzieła tworzył na ulicach Nowego Jorku, żeby każdy mógł z nimi obcować. Nieraz został za to aresztowany i myślę, że taka kariera, jaką osiągnął Keith Haring, jest niebywała i że żadna szkoła nie była mu potrzebna do tego, co chciał przekazywać, bo on bardzo walczył o prawa mniejszości, opowiadał o tym, jak wygląda życie z wirusem HIV, zresztą umarł, bo był zarażony wirusem HIV, więc mocno działał politycznie, kolejny artysta w tym zestawie. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o artyście, który też jest z epoki pop artu, Warholi i wszystkich innych ciekawych artystów, nazywa się Jasper Johns. I to jest malarz, którego kojarzymy z amerykańskimi flagami. Też miałam okazję widzieć jego dzieło właśnie w MoMie w Nowym Jorku. Tak, zawsze będę się chwalić dziełami, które widziałam w MoMie, bo nie byłam w wielu muzeach, także no, proszę mi wybaczyć. Co ciekawsze, Jasper jest jednym z najbogatszych żyjących artystów. Obecnie sprawdziłam, że wycenia się go na $300 milionów, chociaż to jest bardzo ciekawe, bo jakaś jego sztuka zeszła w którymś roku za 340 milionów, no ale to ten net worth się jakoś inaczej oblicza. Jasper uczęszczał na uniwersytet w południowej Karolinie i tak samo jak kilku poprzedników do Pearson School of Design w Nowym Jorku, czyli to jest, widzicie, bardzo popularna szkoła z tego, co widzimy. Chyba o tym też trzeba zrobić podcast. Do tej szkoły chodził na przykład Edward Hopper, tego się dowiedziałam z researchu, Ai Weiwei, to już wspominałam, ale też na przykład Tom Ford czy Marc Jacobs. Jasper opuścił obie szkoły, bo zdecydował się na 2 lata służyć w armii w służbie w wojnie koreańskiej, ale kiedy skończył swoją służbę, to wrócił do malowania. I co ciekawe, prezydent Obama w 2010 roku wręczył mu Medal Wolności, który został przyznany tylko 12 osobom, które osiągnęły jakieś wybitne rzeczy w sporcie, sztuce, w pracy i różnych innych jeszcze dziedzinach. I to tyle o Jasperze Johnsie, ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze o artystce, o której nie mam zamiaru mówić, ale wyczytałam, że Yoko Ono, nasza ulubiona, zdolna żona Lennona, i też nie ukończyła szkoły, bo rzuciła ją, kiedy poznała Johna Lennona. No i na tym dobrze wyszła. Tylko ona. Słuchajcie, kolejny artysta, czyli siódmy, jest to Henry Russo. I to jest super ciekawa historia, bo kiedyś myślałam, żeby stworzyć podcast o artystach, którzy zaczęli malować w późnym wieku, ale nie znalazłam wielu ciekawych, dużych nazwisk, ale ten artysta idealnie by się wpasowywał w ten podcast. Ale dzisiaj wrzucamy go do podcastu tego, czyli o artystach, którzy nigdy nie ukończyli uczelni artystycznej. Henry pracował przez 20 lat w paryskiej służbie celnej i kiedy miał 40 lat, postanowił zacząć malować bez żadnej szkoły. Nawet nie pomyślał o tym. Z tego, co czytałam w różnych artykułach, to powód nie jest znany, ale mówi się, że on po prostu się nudził w tej pracy, dlatego zaczął sobie po prostu malować jako swoje nowe hobby. Wyczytałam też, że w 1884 roku otrzymał licencję na kopiowanie obrazów w Luwrze. I nie dotarłam, o co tam chodziło. Czy to po prostu było, że mógł sobie siedzieć w Luwrze i malować te obrazy?
bo nie miał takiego skilla, żeby faktycznie kopiować obrazy tak jak na przykład najwybitniejsi fałszerze w historii sztuki. No, ale to taka dygresja, którą musiałam wrzucić, no bo przecież trzeba się tym podzielić, prawda? Słuchajcie, jeżeli nie kojarzycie jego nazwiska, jeżeli nie wiecie, kim był Henri Rousseau, to proszę się dowiedzieć i wygooglować sobie, co tworzył, bo on pod koniec życia wystawiał się razem z takimi nazwiskami jak Van Gogh, Paul Gauguin i Henri Matisse. No to jest niewiarygodna historia. Od jakiegoś urzędnika po wybitnego artystę, który był na tym samym poziomie, co Matisse, Gauguin czy Van Gogh. Piękne, wzruszające i motywujące. I przyznam Wam, że nie znalazłam już więcej ciekawych nazwisk. Ciekawych mam na myśli znanych, dlatego że jednak to jest ciekawsze, kiedy słuchamy o nazwiskach, które kojarzymy, prawda? Ale teraz jest czas na dygresję i pierwszy raz w tym podcaście będzie dłuższa niż zazwyczaj. Bo dla mnie wszystkich tych artystów łączy oczywisty punkt wspólny. Uważajcie, nieakademicki styl, zero manieryzmu, brak realizmu, którego jakby każdy uczy się na akademiach i nie ma w ich pracach takiego warsztatu, jak na przykład w pracach Da Vinci'ego, Dalego czy Vermeera, no bo nie ukrywajmy, że Vermeer czy Da Vinci czy Dali mieli ogromnego skilla, jeżeli chodzi o malowanie. I to jest taka moja myśl właśnie, że patrząc na Basquiata, na Haringa, no pomijając Ai Weiwei'a, ale chociażby na Frida Kahlo, to ich obrazy były niesamowicie emocjonalne, ale na przykład u Fridy było widać, że nie do końca anatomia gra tak, jak powinna grać, wiecie, gdyby miała faktycznie wykształcenie akademickie. I to jest niesamowite, bo właśnie oni, to co mogłoby się wydawać w szkole artystycznej, było minusem i czymś, co powinno być zmienione i wyuczone, to oni to przekształcili na swój charakterystyczny styl, którego, wiecie, teraz wiele osób może kopiować, ale oni byli pierwsi i robili to naprawdę w wyjątkowy sposób. Jeżeli w ogóle chodzi o uczelnie artystyczne, to ja pamiętam, że pierwsze, co zrobiłam, kiedy dostałam się na studia artystyczne, to było wygooglowanie wszystkich moich profesorów, którzy mieli mnie uczyć, żeby sprawdzić ich osiągnięcia w świecie sztuki. Wiem, że to jest straszne, ale stwierdziłam, że no dla mnie to jest ważne, żeby zobaczyć, jak toczy się ich kariera, skoro mieli być osobami, które miały mnie kształtować jako młodego artystę i mieli być moimi autorytetami. Ale o tym chyba też kiedyś powstanie podcast. Miałam też przyjemność studiować rok w Portugalii, w Caldas de Reina. Uczelnia nazywała się ESAD, czyli Escola Superior de Artes et Design, a po angielsku to było po prostu Upper School of Arts and Design. I powiem Wam, że to była taka przepaść w porównaniu z moją uczelnią w Polsce, nie tylko pod względem poziomu edukacji, ale i podejścia studentów, co było najbardziej fascynujące dla mnie, jak ci studenci się starali, nawet na przerwach, cały czas wszędzie była sztuka i tym żyli. I wiecie, tak jak ja mam ogromną pasję do sztuki, tak w tamtym momencie czułam się najlepiej na świecie. I kiedy wróciłam do Polski, to po prostu opadły emocje, bo na uczelni artystycznej potrafiłam mieć osoby, które nie miały pojęcia, kim jest Pablo Picasso. I ja wiem, że to brzmi przykoloryzowanie, ale tak było. I tak mi się wydaje, że jeżeli uczelnia jest fajna, liberalna i postępowa, to jest wyjątkowym miejscem dla nas, młodych artystów, żeby jakby wzbogacić doświadczenie, do budowania jakby pewności siebie i własnego indywidualizmu, jakby na swój styl jeszcze przyjdzie czas, tak mi się wydaje, jeżeli zaczyna się w tym normalnym, standardowym wieku, czyli po maturze, bo bardzo dużo osób przecież idzie na studia, kiedy już jest dojrzałymi osobami i dużo więcej wie o świecie i o sobie, co najważniejsze. No ale co do uczelni, no to przeważnie jest całkiem inaczej i myślę, że to też jest ciekawy temat do zgłębienia, bo jednak jest to system edukacji i bardzo często jest on nieciekawy. I ostatnio na przykład czytałam wywiad z moją drogą Basią Flores i powiem Wam, że ona tam opowiadała właśnie o tych różnicach, powiedzmy, studiowania
w innym kraju niż w Polsce i ma duże porównanie i polecam Wam sobie w ogóle to przeczytać. Jest to ciekawe, dlatego że ja miałam bardzo podobne przemyślenia i tutaj nie działa w ogóle taka zasada, że w Polsce jest strasznie, a gdzieś jest dobrze, ale chodzi też właśnie o podejście całkiem inne do uczniów i powiem Wam, że ja mam znajomego, bardzo zdolnego młodego artystę, który mieszka w Edynburgu i studiuje tam na uczelni artystycznej i jak wpadł ostatnio do Polski, to opowiadał mi w ogóle, jakie tam jest podejście do studenta, gdzie nie podchodzi profesor i nie zamazuje ci obrazu albo nie mówi dodaj więcej czerwonego, co jest absurdalne, idiotyczne, tylko ci profesorowie chcą wyciągać z tych studentów, z młodych artystów jak najwięcej tego, co oni tworzą. I to jest niesamowite, bo ja widziałam pracę niektórych studentów z tamtej uczelni i jest wow, widać, że taki system bardziej motywowania i inspirowania, mówienia poczytaj o tym artyście zamiast właśnie takiego jakiegoś dziwnego, staropoglądowego zamazywania obrazów w Polsce na uczelni, chociażby na mojej, to jest dużo bardziej efektywny. Także no, podoba mi się to. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto dopiero idzie na studia albo zaczął studia, to proszę nie rzucajcie tych studiów. Jeżeli są osoby, które już są po studiach, to nie żałujcie, że skończyliście studia. Możecie żałować, że nie wybraliście innego kierunku ewentualnie, bo ja bym na przykład zmieniła miejsce uczenia, ale nadal bym była na artystycznej uczelni, ale nie możemy cofnąć czasu, także nie ma co o tym myśleć. Nie rzucajcie szkoły, bo ja chcę Wam powiedzieć, że i w wielu podcastach Wam mówię o tym, że edukacja jest bardzo ważna. Czy to self-education, czy edukacja w ogóle na studiach, bo dla mnie studia to jest taki fajny moment w życiu. Nawet jeżeli pracujesz i się utrzymujesz już sam, to jest moment, kiedy Ty masz czas na tworzenie sztuki, na poznawanie nowych technik, nowych ludzi, kiedy faktycznie jesteś w środowisku 100% związanym ze sztuką. Jest to niesamowite, nawet jak uczelnia jest toksyczna, moi drodzy. I ja bym bardzo chciała, żeby edukacja i wiedza była the new black, ale wiem, że nie jest, ale czasy się zmieniają, więc może kiedyś to będzie istotne. Ja nawet dzięki temu podcastowi tak dużo się uczę i mogę Wam też przekazać tę wiedzę, na pewno w merytoryczny sposób, bo tak się staram, ale taki totalnie lajtowy, żeby każdy miał przyjemność w słuchaniu o tym. Tak jak Wam wspominałam przy Jean-Michel Basquiat, że osobowość i charyzma to jest jedna z ważniejszych cech. I zobaczcie, jak wszyscy artyści, których wymieniłam, mieli te cechy. Jeżeli bardziej byśmy się zagłębili w całą historię tych artystów, to byście się o tym przekonali. I chciałabym Wam opowiedzieć historię, ona nie jest związana ze sztuką, ale a propos tego, że są różne typy osób, które na przykład chcą poznawać nowe rzeczy. Ja tu nie mówię o jakichś takich strasznie dziwnych rzeczach, ale po prostu mają chęć do poznawania świata i uczenia się nowych, nawet małych rzeczy. Spotkałam taką panią i moja mama do mnie mówi, że Mika, ja bym chciała, żebyś ty mnie nauczyła języka migowego, bo ona wiedziała, że ja zaczęłam się uczyć jakichś podstaw. I ja mówię, no jasne, nie ma problemu i zaczęłam jej pokazywać. I była pani, która powiedziała, że ona ma w swojej pracy osobę głuchą i że ona w ogóle nie rozumie, co ta pani do niej mówi i ona zawsze udaje, że ona rozumie. Ja do niej mówię, no ale wie pani, większość osób głuchych czyta z ruchu warg, więc jeżeli tam ta pani czyta, no to żaden problem z komunikacją. A poza tym to jest super frajda uczyć się tego języka migowego, gdzie moja mama lat 65 ma na to ochotę, a wiecie, że mama jest skrajna. A ta pani powiedziała, wiecie co? To będzie puenta, że ona już jest za stara na to, żeby się uczyć jakichś nowych rzeczy, a miała aż 45 lat max. I właśnie my nie chcemy być takimi osobami, prawda? Jakby chcemy się uczyć nowych rzeczy i korzystać ze świata, bo nie wiemy, kiedy skończy się nasze niezbyt łatwe, ale jednak interesujące życie. Jejku, wow, ku pokrzepieniu. Moi drodzy, to ja tutaj wzniosę cheersik za wszystkich, którzy kochają sztukę i chciałabym Wam życzyć miłego słuchania, a wytrzymajcie kciuki, żeby to winobranie było dla mnie bardzo przyjemne. Także słyszymy się w następny czwartek i